taka jak ty zaprasza Gabriela Gargaś. Moi drodzy, tu Gabriela Gargaś, autorka książek obyczajowych. Witam Was serdecznie w moim podcaście Taka jak ty. Spotykam na swojej drodze wiele ciekawych osób. Żałuję niekiedy, że tylko ja słyszę ich historię. To dlatego zdecydowałam się dla Was prowadzić podcast, abyście i Wy mogli posłuchać ich opowieści. Do swoich audycji zapraszam ludzi znanych i mniej znanych. Rozmawiamy między innymi o pisaniu i wydawaniu książek, o życiu, spełnianiu marzeń, inspiracjach, o sprawach typowo babskich i o tym, co nas cieszy, o tym, co smuci. Linki do tego podcastu możecie znaleźć na mojej stronie gabrielagargas.pl/taka-jak-ty-podcast. Gościem 4. odcinka cyklu rozmów Taka jak ty jest Agata Komorowska, mama, pisarka, szkoleniowiec, wykładowca. Mama 4 dzieci, 2 adoptowanych, 1 z zespołem Downa. Mimo to znalazła czas, by napisać książkę o depresji, którą sama przeżyła. Prowadzi warsztaty dla ludzi na całym świecie, które pomagają innym. Chciałabym również zaprosić Was do przeczytania opowiadania Będę na Ciebie czekać, które możecie ściągnąć z mojej strony gabrielagargas.pl/będę-na-ciebie-czekać. Przed sprzedaży pojawiła się także moja najnowsza książka Minione chwile, którą możecie zamawiać na stronie empik.pl. Zapraszam Was do tej rozmowy. Cześć Agato, witam Cię serdecznie w cyklu rozmów Taka jak Ty i dziękuję, że zgodziłaś się na tę rozmowę. Witam Cię serdecznie i dziękuję Ci bardzo, że mnie zaprosiłaś. Zacznijmy od tego, czy mogłabyś nam opowiedzieć kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się obecnie zajmujesz. Trochę tego pewnie będzie, ale posłuchamy z przyjemnością. Ojejku, no dobrze. Kim jestem? Jestem mamą, chyba w pierwszej kolejności, poczwórną mamą. Mamą i biologiczną, i adopcyjną, i zastępczą. I myślę, że to jest moje pierwsze powołanie, chociaż nie zawsze tak uważałam. Oprócz tego prowadzę bloga. Prowadzę go od 3 lat. Zaczęłam wtedy, kiedy moje życie tak naprawdę wywróciło się do góry nogami po raz drugi. Zaczęłam go prowadzić, ponieważ bardzo chciałam, żeby osoby, które znajdują się w podobnych sytuacjach, w jakich ja się znalazłam i mają podobne problemy, przez jakie ja przechodziłam, żeby mogły się... Po pierwsze, żeby wiedziały, że jest ktoś jeszcze, kto też ma takie problemy, bądź też miał, że nie są same, że chciałam się podzielić moimi doświadczeniami, nie wiem, miałam jakąś taką wewnętrzną potrzebę, żeby się tymi doświadczeniami podzielić i też pamiętałam, że w momencie tym, kiedy ja przechodziłam te trudne chwile, to sama szukałam takiej inspiracji i po prostu kogoś takiego jak ja. I czasami ciężko mi było znaleźć. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy na przykład zostałam sama z 3 dzieci i zastanawiałam się, Boże, jak ja sobie poradzę, to koleżanka skontaktowała mnie ze swoją koleżanką, która też była sama z 3 dzieci, z czego 2 miała adoptowanych. Ja sobie tak wtedy pomyślałam, Boże, jeżeli ona może, jeżeli ona daje sobie radę, to ja też sobie dam radę. I to był naprawdę bardzo ważny moment w moim życiu. I tak sobie pomyślałam, że jeżeli bogactwo moich doświadczeń jest w stanie komuś pomóc, to dlaczego nie? Dlaczego nie pisać o tym? I piszę o różnych swoich doświadczeniach bardzo szczerze, bardzo otwarcie, bez owijania w bawełnę, bez lukru. Po prostu tak jest, tak jak jest, tak jak je przeżywałam, tak jak przeżywam, tak jak sobie z nimi radziłam i radzę. O moich radościach, o moich smutkach, o depresji, którą przechodziłam, o
o tym, że się rozwiodłam, o tym, że zostałam sama z trójką dzieci, o tym, że mam syna niepełnosprawnego z zespołem Downa, o tym, że mam córkę adoptowaną, o tym, że w momencie, kiedy już praktycznie można powiedzieć, że moje życie zaczynało normalnieć, poznałam 15-letniego chłopca, który od 1,5 roku jest u mnie w rodzinie zastępczej. I w przyszłym tygodniu mamy rozprawę w sądzie adopcyjną, także niedługo będzie moim synem adopcyjnym również. To super. Także o tym wszystkim piszę. Napisałam 2 książki. Jedną o dzieciakach moich, a tak naprawdę do moich dzieciaków, to 5 listów do moich dzieci. Książkę pod tytułem Anioły mówią szeptem. No i ostatnia książka, którą napisałam, to Depresjologia. O całej mojej drodze, znaczy w jaki sposób doszło w ogóle do tej depresji mojej, a potem jak sobie z nią poradziłam. No i to chyba tyle, co mogę powiedzieć na swój temat. No, tyle, aż tyle. Słuchaj, Agata, a teraz cofnijmy się właśnie trochę w czasie. Już wspomniałaś o tym, ale ja sama przeczytałam na twoim blogu, że właśnie ten rok 2007 był takim przełomowy w twoim życiu, ponieważ urodził się Krystian. Opowiesz nas o tych swoich emocjach, jakie ci towarzyszyły po narodzeniu syna. Krystian urodził się z zespołem Downa, natomiast ja o tym nie wiedziałam w czasie ciąży i byłam zapewniana przez wszystkich lekarzy, że wszystko jest okej, chociaż ja gdzieś tam głęboko czułam, że coś jest nie tak. Więcej, Krystian mi się śnił. Śnił mi się dokładnie taki, jaki jest, z tymi swoimi błękitnymi oczami. Dziecko, które nie płakało, które patrzyło się na mnie tymi błękitnymi oczami i się tylko i wyłącznie do mnie uśmiechało. I ten sen, pomimo to, że on wydaje się być taki spokojny, on był dla mnie bardzo niepokojący w jakiś sposób. I robiłam wszystkie możliwe badania. Robiłam badania papa, nie robiłam aminopunkcji, ponieważ nie było wskazań. Wszystkie badania były perfekcyjne i w związku z tym nie było żadnych wskazań, żeby robić jakiekolwiek inne badania i ja się z tego naprawdę cieszę i Bogu dziękuję, że oszczędził mi tych rozterek, o których piszą do mnie w tej chwili kobiety, które wiedzą o tym, że mają urodzić dziecko niepełnosprawne. Natomiast mnie to było oszczędzone. Natomiast z drugiej strony w momencie tym, kiedy dziecko się urodziło i kiedy przyszła do nas pediatra i oświadczyła takim oficjalnym tonem, że są cechy morficzne, które mogą wskazywać na wadę genetyczną, to ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, co to jest, co to są cechy morficzne, co to jest, jaka wada genetyczna, w ogóle to jest absolutnie niemożliwe, bo przecież ja mam wszystkie papiery na to, że dziecko jest zdrowe, że ono ma się urodzić zdrowe. Krystian dostał 10 punktów w skali Apgar, wobec tego on jest zdrowy, natomiast ta pani jest jakaś szurnięta i ona mi po prostu tutaj rujnuje takie cudowne chwile, które przeżywam. Także na pewno w pierwszej chwili to było wyparcie, to było stwierdzenie takie jednoznaczne, że to jest niemożliwe i że ja tej pani udowodnię, że to jest niemożliwe i że on jest zdrowy. Nawet w mojej wyobraźni ja przychodziłam z tym dokumentem do niej, do gabinetu i ten dokument niemalże rzucałam na biurko i mówiłam tak w myślach, tak? Widzi pani doktor, pani się pomyliła. No ale niestety okazało się, że się nie pomyliła, że miała jak najbardziej rację. Natomiast na początku to wiadomo właśnie, że to było to wyparcie. Potem była ogromna rozpacz, ale też złość. U mnie to była rozpacz i złość na przemian. Złość właśnie na lekarzy, złość na Boga, złość na cały świat, złość nawet na rodziców zdrowych dzieci, złość na zdrowe dzieci, które spotykałam w przychodniach i w szpitalach i na podwórku i na ulicy. Także no, to była taka bezsilna złość, tak?
Smutek ogromny, straszna rozpacz, takie niedowierzanie, takie myśli, które krążyły wokół tego, jak to się stało, co sprawić, żeby to się, jak sprawić, żeby to się odstało, co ja mam w ogóle zrobić z tym. Taka byłam kompletnie zagubiona. No ale po jakimś czasie zaczęłam walczyć, czyli postawiłam sobie za punkt honoru, że ja wygram z tym zespołem Downa. Nikt inny nie wygrał, ale ja wygram, tak? I że ja sprawię, że moje dziecko będzie się rozwijało normalnie. Tym bardziej, że są takie sygnały ze świata, że tam tutaj ktoś studia z zespołem Downa skończył, tutaj ktoś z zespołem Downa, nie wiem, ożenił się, wyszedł za mąż, zagrał w filmie. Wobec tego ja wyłapywałam te sygnały i ja byłam święcie przekonana, że ja z zespołem Downa wygram. W ogóle nie ma żadnych wątpliwości. I na początku mi się to udawało, no ale im dalej, tym było trudniej, bo to jednak jest coraz trudniej jakby wygrywać z tym, co jest niemożliwe. No to jest jak zmuszanie, gdyby mi się urodziło dziecko na przykład bez nogi, a ja bym je zmuszała do tego, żeby biegało w maratonach, tak? To mniej więcej jest takie porównanie. Także musiałam w końcu zaakceptować ten fakt i jakby dopuścić do swojej świadomości ten fakt, że Krystian nie będzie taki jak inne dzieci, że nie skończy studiów, że wręcz nie pójdzie do zwykłej szkoły, tylko może pójdzie do szkoły integracyjnej albo do szkoły specjalnej. I każdy z tych etapów był dla mnie bardzo trudny. I każdy taki moment, kiedy docierało do mnie, że na przykład on czegoś tam nie będzie robił, albo że nie wiem, z czymś tam się opóźnia, to był taki ogromny, ogromny dół. Natomiast każdy sukces, każde jego osiągnięcie to była radość, która jest absolutnie nieporównywalna z niczym innym. Także to była taka kolejka górska, taka huśtawka, to były wielkie doły i wielkie radości, wielkie takie euforie, można powiedzieć. To dosyć, dosyć męczące w sumie. A teraz, jak jest teraz po tych 9 latach? Czego nauczyłaś się od Krystiana? O, wiesz co, to on mógłby tak naprawdę być kolejną książką, ale przede wszystkim nauczyłam się akceptacji tego, co jest. Ja w momencie tym, kiedy dotarło do mnie, że są rzeczy, których nie zmienię, zatrzymałam się i zaczęłam się przyglądać temu dzieciaczkowi. I zaczęłam się nim zachwycać. Zachwycać tym, jak on potrafi niesamowicie kochać. Jak on potrafi żyć w tym takim popularnym obecnie tu i teraz. Czyli dla niego on przeżywa każdą chwilę po prostu w tym momencie. On nie myśli o tym, co było wczoraj, przedwczoraj. Nie ma żalu o to, co się wydarzyło. Nie stara się wrócić do jakichś punktów w swoim życiu. On żyje teraz. Nie można mu też obiecać, że na przykład jeżeli coś zrobi dzisiaj, to jutro czy pojutrze dostanie za to nagrodę. Dla niego to jest w ogóle nieistotna sprawa. Dla niego ważne jest to, co się dzieje tu i teraz. Także on jest takim moim małym Buddą, takim nauczycielem, który uczy ogromnej pokory, uczy wielkiej miłości, takiej kompletnie bezwarunkowej miłości, nie miłości za coś, tylko po prostu miłości takiej najczystszej postaci. On nauczył mnie tego, żeby cieszyć się drogą, a nie celem. Bo mnie się wydawało, że ja będę szczęśliwa, jak Krystian nauczy się chodzić, mówić, skończy szkołę, dostanie pierwszą pracę i będzie samodzielny, to ja wtedy będę szczęśliwa. Natomiast w tej chwili ja cieszę się po prostu
tak jak on. Ja się cieszę tym, co się dzieje dzisiaj. Ja się cieszę tym, że byliśmy w kinie. Cieszę się tym, że on bawił się z siostrą, że się fajnie bawili, że się kłócili, że się potem pogodzili. Cieszę się tym, że Krystian nakrył do stołu i przygotował śniadanie dla nas wszystkich. I to są takie rzeczy, którymi po prostu każdego dnia się cieszę, więc tak naprawdę nauczyłam się cieszyć. I chyba jeszcze mogłabym tak długo opowiadać, czego Krystian mnie nauczył. Wielu wspaniałych rzeczy cię nauczył w takim Tak, razie. tak, tak. Agato, a mimo choroby synka zdecydowałaś się na adopcję. W twoim domu pojawiła się Ada, kiedy Krystian miał chyba 2 lata, tak? Z tego, co Nie, wyczytałam. Krystian miał chyba 4, bo ja zaraz, tak, Krystian miał 4 lata wtedy. A dlaczego zdecydowałaś się na adopcję? Miałaś już 2 dzieci i jedno chore i Ada się pojawiła w twoim domu. Wiesz co, u mnie to jest powołanie. Tak jak zaczęłam od tego, że jestem matką, to ja już, jak Aleksander się urodził, czyli mój najstarszy syn, to wraz z narodzinami Aleksandra urodziło się u mnie powołanie, czyli w momencie, kiedy ja wstawałam do Aleksandra po nocach, bo był chory, bo nie mógł spać, bo kasłał, to towarzyszyła mi taka myśl, a kto wstaje do tych wszystkich dzieci, do których rodzice nie mogą wstawać, nie chcą, nie potrafią, albo nie mają tych rodziców. I ta myśl była taka coraz bardziej natarczywa. Ja się nie potrafiłam pozbyć tej myśli. I nawet kiedy Aleksander miał chyba 5 roku, zgłosiłam się do jakiegoś domu dziecka, powiedziałam, że chciałabym pomagać jako wolontariusz. I zostałam trochę potraktowana jak jakieś dziwadło w ogóle, dziwna istota. Ale to mnie zupełnie nie zniechęciło, no bo niedługo później podjęliśmy wtedy jeszcze z mężem pierwszą próbę właśnie adopcyjną. Niestety nam odmówiono ze względu na to właśnie, że mieliśmy dziecko z zespołem Downa. Ale ja głęboko wierzę w to, że czasami napotykamy jakieś tego typu przeszkody tylko po to, żebyśmy mogli się utwierdzić w tym, że naprawdę czegoś pragniemy. Bo jeżeli w momencie tej odmowy ja bym poczuła ulgę, to ja bym wiedziała, że ja być może nie pragnę tego dziecka aż tak bardzo. Natomiast w momencie tej odmowy ja poczułam, że ta moja potrzeba wzrasta, że ja tego chcę jeszcze bardziej. No i 2 lata później Ada się u nas pojawiła. A jak to się stało, że zostałaś mamą zastępczą dla Michała? Bo jeszcze Michał pojawił się niedawno u was, Tak, prawda? tak, 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 tak. Michał był kolegą z klasy Aleksandra. Czyli chłopcy są równolatkami. Mają obaj obecnie 16 lat. No i Michał był kolegą Aleksandra i oni jakoś tak od razu się w pierwszej klasie gimnazjum zaprzyjaźnili, zakolegowali, dużo czasu spędzali razem. Często przychodził Michał do nas i też on był takim pierwszym dzieckiem, które ja zauważyłam w tej klasie, dlatego że jak jest nowa klasa, dziecko przychodzi do nowej szkoły, to na początku te wszystkie dzieci, to jest taka masa dzieciowa, po prostu jest klasa, a potem po jakimś czasie zaczynamy zauważać i wyodrębniać poszczególne dzieci, tak? Bo to jest Kasia, bo ona jest najwyższa, a to jest Tomek, bo ma wielkie, błękitne oczy i tak zaczynamy wyróżniać i zapamiętywać te poszczególne dzieciaki. I właśnie Michał to był tym pierwszym dzieckiem, które ja zauważyłam. On był taki zawsze taki szczęśliwy, uśmiechnięty, zadowolony, taki łobuziak mały, wszędzie go było pełno, pełen energii, miał takie ciemne, brązowe oczy i było w nich tyle życia i tyle takiej łobuzerskości, że ciężko go było nie zauważyć. No i ten Michał właśnie zaczął przychodzić do nas do domu.
Potem w drugiej klasie gimnazjum Aleksander zaczął mieć problemy z nawigacją i nie trafiał do szkoły, więc zaczęłam Aleksandra wozić do szkoły. I na którymś zebraniu podsłuchałam, że wychowawczyni rozmawia z opiekunką Michała z domu dziecka i też sugeruje, że no Michała należałoby wozić do szkoły, ponieważ on również do szkoły nie trafia. I ja się wtedy natychmiast zgłosiłam. Zresztą Aleksander ze mną wtedy był i on od razu mnie tam szturchnął w bok i mówi: mamo, mamo, to my możemy też Michała wozić. No i tak zaczęłam wozić obu. No i tak zaczęłam go do tej szkoły wozić, zaczęliśmy sobie rozmawiać i on u nas coraz częściej bywał. I tak w pewnym momencie to zaczęło być dla nas uciążliwe, że on musi wracać do domu dziecka na noc czy na weekend, że nie może wyjechać z nami na wakacje, na ferie. No i wtedy zaczęłam się zastanawiać, co z tym fantem dalej zrobić, no bo on już się stał taką nieodłączną częścią naszej rodziny. Dzieciaki go pokochały bardzo. On też widziałam, że bardzo takim ciepłym uczuciem darzy te dzieciaki małe i ma z nimi doskonały kontakt. I nawet Krystian, który w ogóle do osób, które nie są częścią rodziny, ma na początku bardzo duży dystans. I na przykład ma taki zwyczaj, że on nie je posiłków z obcymi ludźmi. Jak ktoś obcy siada do stołu, on wstaje i on w ogóle nie konsumuje posiłków z obcymi ludźmi. Natomiast no, dla Michała zaczął nakrywać do stołu sam, z własnej inicjatywy, z własnej woli. Nawet jak Michała nie było, na przykład w sobotę albo w niedzielę rano u nas w domu, a my robiliśmy rodzinne śniadanie, to Krystian nakrywał i mówił, że to dla Ała. Co dla, tak, tak Krystian nazywa Michała, ponieważ Krystian słabo mówi, a więc nazywa go Ał i to było nakrycie dla Ała. No i tak się, tak, no ja byłam, no nie ukrywam, że się bałam, tak, no bo ja tutaj sama z trójką, tak naprawdę niedługo po rozwodzie, dopiero to swoje życie układam. Nie wiedziałam, czy ja w ogóle się kwalifikuję na jakąkolwiek opiekę dla 16-letniego chłopca, czy będę, czy mogę, czy mogę, czy on może, no wiedziałam, że nie będę mogła go zaadoptować, bo Michał jeszcze nie miał uregulowanej swojej sytuacji prawnej. I okazało się, że jest taka forma opieki, która się nazywa rodzina zastępcza. No i ja złożyłam wniosek do sądu o to, żeby zostać rodziną zastępczą dla Michała. Skończyłam wszystkie szkolenia, otrzymałam kwalifikacje i Michał od lipca 2016 roku mieszka z nami. Jest z wami. Teraz obecnie jesteś mamą zastępczą, mamą, mamą nie zastępczą, tylko mamą dla czwórki dzieci. Co jest dla ciebie takim największym wyzwaniem? Wyrwać się na przykład na rozmowę z tobą. Nie mogłyśmy się dograć w terminach. Nie, bo to naprawdę. Pomimo tego, że ja nie mam takich stałych godzin pracy, to naprawdę ciężko jest znaleźć no nawet godzinę, tak, na to, żeby się zgrać. Jeszcze jak są dwie osoby, które są zajęte i mają się spotkać, to jest prawie, że niemożliwe. No ale się udało. Udało się w końcu. Także to udało. Jest największym wyzwaniem. Brak takie czasu. Właśnie brak czasu i nawet i najbardziej to mi jest ciężko znaleźć osobno czas dla każdego z dzieci i dla siebie, dlatego że każdy z nich potrzebuje takiego indywidualnego czasu, czasami takiego zupełnie jeden na jeden. Ja też potrzebuję czasu dla siebie i nie zapominam o tym, bo już przeszłam ten czas, kiedy zapominałam o sobie i wiem, że to się źle kończy. Także ja bardzo duży nacisk kładę na to, żeby dla każdego członka rodziny znaleźć osobno czas. Każdego członka rodziny, to znaczy również siebie. No i dlatego z tym czasem zawsze jest ciężko. Zawsze jest problem. A w jednym z wywiadów powiedziałaś,
Cytuję, na świecie żyje wielu martwych ludzi. Myślę, że największą grupę wśród nich stanowią kobiety, ponieważ mamy naturalną skłonność do poświęcania się. Często spychamy swoje potrzeby tak głęboko, że już nie wiemy, kim naprawdę jesteśmy. Codziennie to samo, codziennie na drugim, trzecim i piątym miejscu. W końcu pękamy. I u ciebie właśnie pojawił się taki moment, że pękłaś, pojawiła się depresja. Kiedy był ten punkt kulminacyjny i w ogóle jak to się stało, że odkryłaś, że masz tą depresję? O, wiesz co, to było tak, że Ada miała już wtedy 2 lata i ja po prostu za dużo na siebie wzięłam, za mało o sobie pamiętałam w tym wszystkim, a w zasadzie to w ogóle o sobie nie pamiętałam już od długiego czasu. Ale myślę, że taką skłonność do depresji to się albo ma, albo się jej nie ma. I akurat w moim przypadku sądzę, że ja ją po prostu mam. A do tego wszystkiego jakby na to się nałożyły inne czynniki. I jednym z nich jest właśnie ta, jakby ta ten, to wtedy był ten brak umiejętności zadbania o siebie. Tak naprawdę dla mnie zawsze najważniejsi byli wszyscy naokoło, czyli mąż, dzieci, praca, klienci, bo prowadziłam firmę, koleżanki, znajomi, którzy, ale raczej nie towarzysko, tylko jeżeli ktoś mnie potrzebował, tak? Jeżeli ktoś potrzebował mojej pomocy, jeżeli ktoś czegoś ode mnie potrzebował, no to ja oczywiście pełna poświęcenia ruszałam. Natomiast to poświęcenie codzienne właśnie takie, które sprawiało, że ja spałam coraz mniej. Starałam się wepchnąć te 3 doby w jedną, czytając poradniki oczywiście, jak to zrobić, żeby być bardziej efektywną, żeby mniej spać, więcej robić. I ja w tym wszystkim kompletnie zapomniałam o sobie, kompletnie zapomniałam o swoich potrzebach. Nawet zapomniałam w pewnym momencie o takich podstawowych swoich potrzebach, czyli ja karmiłam wszystkich członków rodziny, szykowałam im śniadanie, szykowałam im drugie śniadanie. Natomiast ja zapominałam o tym, że jeszcze jestem ja do nakarmienia i mój żołądek nieśmiało zaczynał mi przypominać, że jest głodny gdzieś tam w okolicach południa. Więc wrzucałam cokolwiek, tak, co było pod ręką, w ogóle nie myśląc o jakimkolwiek zdrowym żywieniu, chociaż dla mojego syna, dla Krystiana robiłam rzeczy no mega zdrowe, ekologiczne, bez cukru, bez soli, bez mleka, bez wołowiny, bez mięsa w ogóle. No wszystko było bez, bo musiałam mieć takie super zdrowe jedzenie. Więc ja dla wszystkich robiłam wszystko to, co było dla nich dobre, dla nich potrzebne, dla nich konieczne. Natomiast no, ja to nie istniałam. Ja po prostu przestałam dla siebie w pewnym momencie zupełnie istnieć. I skończyło się to nadciśnieniem. Ja po prostu miałam dwie takie sytuacje, gdzie ciśnienie mi tak wysoko skoczyło, że musiałam wezwać pogotowie. A ja jestem w ogóle niskociśnieniowcem. Całe życie byłam niskociśnieniowcem i piłam 4 kawy dziennie, żeby w ogóle dotrwać do końca dnia. A tutaj nagle nadciśnienie. To w ogóle dla mnie to była rzecz niewyobrażona, że jak to ja mam nadciśnienie? Przecież to jest niemożliwe. No ale się okazało, że tak jest. No i poszłam do szpitala na obserwację i tak naprawdę na diagnozę, skąd to nadciśnienie, bo nadciśnienie nie bierze się znikąd. No to mogło być serce, nerki, no różne mogły być przyczyny. Natomiast okazało się, że wszystko inne jest okej. A jedyną przyczyną, no to jest przyczyna związana z moim stresem, z moim życiem. I z tym, że mam depresję i nerwicę. Także tak to wyglądało.
A powiedz mi, jak wychodziłaś z tej depresji? Czy coś lub ktoś ci pomógł? Wiesz co, to był bardzo złożony proces. Ja przede wszystkim, będąc w tym szpitalu i potem po wyjściu ze szpitala, to był pierwszy raz w moim życiu, kiedy ja skupiłam się na sobie. Dlatego, że ja zrozumiałam, że ja tak naprawdę muszę podjąć świadomą decyzję, czy ja chcę dalej żyć, czy ja chcę umrzeć. Dlatego, że jeżeli bym kontynuowała to moje życie dokładnie tak samo, jak robiłam to do tego momentu, to ja wiedziałam, że ja umrę wcześniej czy później, czy to będzie wylew, czy zawał, czy rak, czy cokolwiek. Po prostu moje ciało zaczęło się poddawać. Ja zawsze miałam wszystko idealnie pod kontrolą. Zawsze miałam wszystko zaplanowane, perfekcyjnie wykonane, w 100% pod kontrolą. Natomiast ja straciłam kontrolę nad swoim ciałem, nad sobą samą w pewnym momencie. I to była najlepsza rzecz, jaka przydarzyła mi się w moim życiu. Dlatego, że w momencie tym, kiedy ja tą kontrolę straciłam, ja tak naprawdę zamiast starać się ją odzyskać możliwie jak najszybciej, ja zaczęłam poddawać się takiej fali życia, czyli jeżeli, jak poszłam do lekarza i lekarz powiedział w środę, powiedział w piątek musi pani przyjść do szpitala i zostanie pani przyjęta przez tydzień będzie pani diagnozowana, to zamiast tam walczyć, mówić nie, może nie w ten piątek, bo ja muszę zorganizować tutaj w pracy dzieci, to ja powiedziałam okej i stwierdziłam, że no jakoś to będzie, tak? Jakoś to zostanie zorganizowane, jakoś by. Bo w tym momencie ja muszę po prostu skupić się na sobie. I się okazało, że się da, że można, że świat się nie zawalił, że potem jak zaczęłam chodzić na terapię, jak zaczęłam odnajdywać siebie, zaczęłam robić rzeczy, które lubię, co też nie było w ogóle łatwe, dlatego że w momencie, kiedy ja zapytałam sama siebie, czego ja lubię, to była wielka, wielka panika we mnie, bo ja już nie wiedziałam, co ja lubię. Ja wiedziałam, że ja kiedyś lubiłam jeździć konno, ale czy ja teraz lubię jeździć konno? Ja nie wiedziałam, nie było odpowiedzi we mnie, po prostu była totalna cisza w środku. I ja to wszystko musiałam odkryć na nowo, czy ja faktycznie lubię jeździć na tych koniach, czy ja już może nie lubię jeździć na koniach, czy ja lubię, nie wiem, szarlotkę czy sernik, bo ja kompletnie straciłam kontakt ze sobą w 100%. I to był bardzo, bardzo powolny proces, świadomy, ale powolny. To były ćwiczenia, które sama sobie zadawałam właśnie na takiej zasadzie, że wchodziłam do sklepu czy tam do cukierni i wybierałam ciastko, które ja chcę. Co było naprawdę trudnym zadaniem i osoby, które są w tym stanie, wiedzą, o czym ja mówię. Wejście do sklepu i powiedzenie samej sobie, dobrze, czego pragniesz w tej chwili, co chciałabyś kupić, to jest kompletna panika, to jest atak czasami histerii, to jest wybuch płaczu, bo ja nie wiem. I to była dosyć długa droga, żeby odzyskać tą świadomość siebie i żeby nauczyć się siebie szanować, żeby na nowo pokochać siebie, odkryć w ogóle, kim ja jestem tak naprawdę, nie kim ja powinnam być, nie kim powiedziano mi kiedyś, że jestem. Kiedy ja zaczęłam się zastanawiać, czego ja w życiu pragnę, co ja bym chciała robić, co sprawia mi przyjemność, to były czasami naprawdę bardzo ciekawe odkrycia, ale doprowadziły mnie do punktu, w którym jestem dzisiaj. Punktu, w którym jestem naprawdę zadowolona z mojego życia, jestem szczęśliwa,
jestem spełniona, odkrywam siebie każdego dnia i jestem ciekawa tych odkryć. W punkcie, w którym ja tak naprawdę nie planuję na 10 lat do przodu, tylko jestem ciekawa tego, co będzie. I to jest fajne. Jest we mnie taki ogromny spokój, ponieważ mam bardzo dużą wiarę w to, że będzie dobrze, ale jak będzie i co to oznacza, tego nie wiem. I tego jestem ciekawa. Swoją całą tą drogę wychodzenia z depresji opisałaś w książce Depresjologia, która pomogła wielu ludziom. Czytałam liczne komentarze na twoim blogu. Dlaczego zdecydowałaś się napisać tę książkę? Dlatego, że kiedy ja rozpoczynałam moją drogę, kiedy ja rozpoczęłam moje poszukiwanie, ja takiej książki nie znalazłam. Znalazłam książkę napisaną przez lekarzy, psychiatrów, terapeutów, duchownych, najróżniejszych wyznań, przez różnego rodzaju specjalistów. Natomiast nie znalazłam książki napisanej przez taką kobietę jak ja, która musiała przez to wszystko sama przejść, a potem to wszystko opisała. Ja po prostu potrzebowałam inspiracji, która by mi dała wiarę i nadzieję w to, że jestem w stanie wyzdrowieć. I wtedy tego nie znalazłam, dlatego ja zdecydowałam się tą książkę napisać, żeby to wszystko, czego ja się nauczyłam i czego ja doświadczyłam, i ta cała droga, którą ja przeszłam, żeby odnaleźć siebie, żeby dać to tym osobom, które tego potrzebują w danym momencie. W depresjologii też pada kilka takich sformułowań: mieć i kochać siebie. Mogłabyś nam coś więcej na ten temat powiedzieć, o tej miłości do siebie? Teraz, bo pierwsza rzecz, która się kojarzy, to tak, Boże, co za egoistka, tak? Tak, kochać się. Tak, jak w ogóle można? No nawet w Biblii jest napisane, tak? Kochaj bliźniego jak siebie samego. Są takie przykazania, także to nie jest jakaś abstrakcja, natomiast nasza interpretacja tego wszystkiego jest dosyć pokrętna, ponieważ jesteśmy wychowywani w takiej kulturze męczeństwa i w takim kulcie poświęcenia. I wydaje W mi się, że to jeszcze szczególności. kobiety mają, prawda? Że kobiety mają Tak się tak właśnie, że także poświęcać, matka nadstawiać. musi się poświęcać dla swoich dzieci, dla swojego męża, dla swojego szefa, nie wiem, ale przede wszystkim dla swoich dzieci. Wobec tego, jak ma do wyboru zrobienia czegoś dla dzieci, a dla dzieci zawsze jest coś do zrobienia, nie ma takiej opcji, takiego momentu, żeby można było usiąść i powiedzieć, dobrze, już nic więcej nie muszę dla moich dzieci robić, bo nawet jak te dzieci dorosną, to i tak dla nich zawsze coś tam można zrobić. Ale jak jest właśnie do wyboru zrobienie czegoś tam, co można powiedzieć, że jest dla dzieci, a zrobienie czegoś dla siebie, to 90, nie wiem, 9% kobiet zrobi to coś dla tych dzieci. Czyli tak naprawdę nigdy nie są w stanie zrobić niczego dla siebie. Więcej, jak robią coś dla siebie, to czują z tego powodu ogromne wyrzuty sumienia, jest poczucie winy, które od razu niszczy tą przyjemność, tak? Więc jeżeli kobieta idzie do fryzjera, to zamiast usiąść u tego fryzjera i delektować się tą chwilą dla siebie, to ona już robi w myślach listę zakupów, już ma wyrzuty sumienia, że w tym czasie to ona tak naprawdę powinna już rozpocząć gotowanie zupy. I jakby sama sobie niszczy tą przyjemność, jakby umniejsza ją, żeby przypadkiem nie stało się to taką czystą przyjemnością, dlatego że nasza kultura zakazuje takiej przyjemności, można powiedzieć, tak? Ja, będąc matką czworga dzieci, nie powinnam odczuwać przyjemności.
będąc matką dziecka niepełnosprawnego, nie powinnam cieszyć się życiem. I ja teraz to już z pewnego rodzaju, z dużym dystansem i nawet czasami z rozbawieniem czytam te komentarze przy moich wpisach, szczególnie jeżeli są to jakieś wywiady czy artykuły zamieszczone na innych portalach niż mój własny blog, gdzie jest naprawdę bardzo dużo komentarzy typu tak, cieszysz się teraz swoim dzieckiem, to poczekaj, aż ono będzie starsze, zobaczymy, czy wtedy też będziesz taka radosna. Czyli jakby no, nie rozumiem, po co takie rzeczy pisać, tak jakbym ja robiła coś złego, że cieszę się życiem z dzieckiem niepełnosprawnym, tak? No strasznie dużo jest takich komentarzy, coraz więcej jest tego hejtu bardzo dużo. I to mnie przeraża. I właśnie ludzie tak nie potrafią cieszyć z tego, ze szczęścia innych ludzi. Ja się cieszę w tej chwili tym, że przypuśćmy napisałam książkę, że mam rodzinę i cieszę się z każdego dnia, a ktoś mówi, czemu ona jest wiecznie roześmiana, coś z nią jest nie tak. I tak. Im bardziej jesteśmy szczęśliwi, to te szczęście kłuje innych w oczy. Dokładnie. I ciężko jest się uodpornić na to poczucie winy właśnie, z tego powodu, że ja jestem szczęśliwa, a ktoś tam inny na przykład nie jest, tak? Mnie się już to udało zrobić i ja po prostu wiem o tym, że nie jestem w stanie dać szczęścia innym, jeżeli sama nie jestem szczęśliwa, bo ja nie jestem w stanie dać komuś innemu czegoś, czego sama nie posiadam. Więc jeżeli nie posiadam miłości własnej, jeżeli nie posiadam szacunku w stosunku do siebie samej, to tak naprawdę nie jestem w stanie kochać i szanować drugiego człowieka. I teraz no być może to, co powiedziałam, wzbudzi jakieś kontrowersje, ale bardzo często mylimy na przykład właśnie miłość czy szacunek do drugiego człowieka z czymś kompletnie innym. Bo jeżeli ja robię coś dla drugiego człowieka i mówię, że ja to robię dla z miłości, z szacunku, z, nie wiem, współczucia, ale robiąc to, oczekuję czegokolwiek w zamian, to ja tego nie robię z czystej miłości. Ja to robię po to, żeby coś zyskać. Czyli to, co robię, to jest wymiana handlowa. To nie jest miłość. I my bardzo często mylimy to. Ja nieraz słyszę tak, że ja tyle zrobiłam dla moich dzieci. Ja całe życie dla nich poświęciłam. Ja prałam, sprzątałam, gotowałam, zrezygnowałam z kariery, zrezygnowałam ze wszystkiego, a one teraz, nie wiem, wyjechały, nie przyjeżdżają do mnie, nie kontaktują się. Czyli tak naprawdę ta kobieta nie zrobiła tego z czystej miłości, tylko ona zrobiła to z poczucia obowiązku i oczekując czegoś w zamian. Czyli staram się to wyjaśnić, żeby to nie zabrzmiało okrutnie, ale jeżeli ja kocham dziecko, to ja nie oczekuję okazywania z jego strony wdzięczności. Wdzięczność jest najgorszą rzeczą, jakiej można oczekiwać czy od dziecka, czy od męża, czy od kogokolwiek innego. Ja kocham bezwarunkowo. To, co robię, robię dlatego, że chcę to robić, a nie dlatego, że chcę coś w zamian. I tak jak Leo Baskalia powiedział, kocha się po to, żeby kochać. Pięknie powiedziane. Po pojawieniu się tej książki na rynku otrzymałaś setki maili i listów i dlatego postanowiłaś pójść za ciosem i zaczęłaś prowadzić warsztaty i szkolenie. W jakim zakresie prowadzisz szkolenia i do kogo są skierowane? To jest taka, ja to w zasadzie zaczęłam robić tak
już oficjalnie od tego roku, ponieważ przez cały ubiegły rok byłam zapraszana właśnie na jakieś wieczory autorskie albo żeby do różnych stowarzyszeń, żeby opowiedzieć, żeby wesprzeć kobiety, żeby powiedzieć o sobie, o tej swojej historii. I to się jakby samo z siebie urodziło, czyli ta potrzeba przekazywania tej wiedzy i opowiadania tej mojej historii jest tak duża, że postanowiłam na podstawie depresjologii stworzyć taki program, tak? 10 kroków do wolności, czyli tak naprawdę w oparciu o depresjologię jest to 10 kroków, w jaki sposób odzyskać siebie, bo wolność to tak naprawdę jest wiara w siebie, właśnie miłość do siebie, odzyskanie siebie, odkrycie znowu, kim jestem, zaakceptowanie, pokochanie tej osoby i życie zgodnie z potrzebami i z talentami swoimi własnymi, tak? Czyli nie z tym, co zostało tam w jakiś sposób kiedyś nam narzucone i powiedziane, tak, ty masz być prawnikiem, no i to biedny artysta jest prawnikiem. I widzę, że jest tego ogromna potrzeba, tak? Z tych wszystkich właśnie listów, wywiadów, rozmów wynikało, że jest ogromna potrzeba przeprowadzenia takich warsztatów i pierwsze będą za tydzień, ale będą jeszcze kolejne i prowadzę je zarówno grupowe, jak i indywidualne. Jestem w ogóle zaskoczona tak wielkim odzewem, bo jest mnóstwo osób z zagranicy. Przez Skype'a prowadzę szkolenia i z Nowym Jorkiem, i Hiszpania, jest i Dubaj, i naprawdę jestem naprawdę zaskoczona, jak wielka jest potrzeba opowiadania tej historii i pomagania osobom, które się gdzieś tam pogubiły w życiu, tak? Które są nieszczęśliwe, które czują, że mają depresję, które mają jakieś lęki, nerwice, nie wiedzą, skąd to się bierze, które leczą się od lat i nic z tego leczenia nie wynika. Jest naprawdę bardzo duża potrzeba i sama jestem tym zaskoczona. I o tych wszystkich szkoleniach i warsztatach możemy poczytać na Twoim blogu, tak? Tak, tak, tak. I na moim Facebooku na bieżąco jest wszystko ogłaszane oraz na blogu. My tutaj po rozmowie również też także wkleimy zapraszam. Linki, tak. Więc będziecie mogli sobie tam kliknąć i zobaczyć. Agato, wydałaś też książkę Anioły mówią szeptem, o której wcześniej wspominałaś. To są listy do twoich dzieci. A skąd pomysł właśnie na taką książkę? To znowu u mnie to jest tak, że to nie jest ten sposób, że ja budzę się któregoś pięknego dnia i myślę sobie, o, napiszę książkę o moich dzieciach czy do moich dzieci, tylko ja po prostu podążam za moją intuicją, za jakimiś potrzebami, za jakimiś pomysłami i to potem składa się jak takie puzzle wszystko do kupy i powstaje z tego jakiś obraz. I zaczęło się od tego, pierwszy list napisałam do Ady, ponieważ zastanawiałam się, w jaki sposób mam jej przekazać to, że jest adoptowana. Wiedziałam, że chcę, żeby wiedziała o tej adopcji i że chciałabym jej to przekazać jak najwcześniej, bo im później, no to tym trudniej jest dziecku powiedzieć prawdę, tak? I dostaję mnóstwo takich listów z zapytaniem, no to kiedy? Jak ona będzie miała 5 lat, 10 lat? Kiedy powiedzieć? I chyba nie ma nic gorszego niż doprowadzenie do takiej sytuacji, kiedy to dziecko trzeba posadzić na krześle po drugiej stronie i powiedzieć, wiesz, muszę ci powiedzieć coś ważnego. I wtedy jakby tą całą tą informację na to biedne dziecko się zrzuca. Natomiast jeżeli dziecko jest od samego początku, od niemalże pierwszych dni żyje w tej wiedzy, że było adoptowane, to dla niego nie jest to absolutnie nic dziwnego, nic nadzwyczajnego, nic
nic, z czym musiałoby sobie w jakiś sposób szczególny potem radzić. Więc ja napisałam taką bajkę dla Ady, bajkę w formie listu. List, który właśnie do Ady napisałam, o tym, w jaki sposób ona została zaadoptowana. I ja ten list jej, tą historię czytałam jej po prostu co wieczór do łóżeczka, jak ona zasypiała. Także ona po prostu rosła w tej wiedzy, tak? Mając tą wiedzę. Potem, jak była troszkę starsza, zaczęła mnie pytać o niektóre rzeczy. I ja jej całkiem szczerze i otwarcie na wszystkie pytania odpowiadałam. I to był pierwszy list. Drugi napisałam do Krystiana. To był taki list pełen właśnie wdzięczności za to, że jest, za to, że mogłam odkryć ten cud, którym on jest, za to, czego mnie nauczył. I potem już poleciały następne listy, list, który napisałam do Aleksandra, do mojego dziecka nienarodzonego, no i ostatnie było oczywiście do Michała. I znowu książkę wydałam ją sama, ale również wierząc głęboko w to, że to, co tam napisałam, jest w stanie pomóc osobom, które akurat w danej sytuacji się znajdują i nie wiedzą, jak sobie w tej sytuacji poradzić, tak? Kobieta, która na przykład traci swoje dziecko, w jaki sposób sobie z tym poradzić? Jak powiedzieć temu dziecku adoptowanemu, że jest adoptowane? Tutaj jest gotowa historia, tak, którą można potem ewentualnie dostosować do własnych realiów. Jak odkryć cud w dziecku niepełnosprawnym, gdzie wiadomo, że na początku nie jest ono traktowane jak cud, tylko jak no, jakieś nieszczęście, które nam się zdarzyło, tak? W jaki sposób spojrzeć na bardzo zbuntowanego nastolatka i odnaleźć w nim ten cud i tą lekcję, którą on nam daje. Także to są wszystko właśnie takie historie. I ostatnia dotycząca Michała. Jak można odnaleźć cud i pokochać no już takiego starego konia, tak? Takiego chłopaka, gdzie no, wszyscy myślą, Boże, nastolatek, w ogóle to nastolatek, z którym się przez 11 lat mieszka w jednym domu, to jest i tak wystarczająco duży problem, a tutaj jeszcze nastolatek, którego się kompletnie nie zna, prawda? Także no ja starałam się właśnie zawsze, staram się znaleźć to dobro. Nawet moja koleżanka mi powiedziała, że to jest nienormalne, że ja zawsze we wszystkim staram się znaleźć coś dobrego, no ale okej. Mogę być nienormalna. I tutaj w tych wszystkich sytuacjach właśnie też starałam się znaleźć to, co jest dobre i to... I staram się odnaleźć ten przekaz, który Bóg mi tam stara się w jakiś sposób za pośrednictwem tych dzieci przekazać. I stąd nazwa książki Anioły mówią szeptem, bo to jest właśnie tytuł. Ten szept Boga za pośrednictwem tych moich dzieciaków, tych aniołów moich. Jeszcze o pisaniu. To jak to się stało, że przy czwórce dzieci znalazłaś czas, żeby napisać książkę, prowadzisz też bloga, masz cały natłok zajęć i czy długo ci zajęło pisanie, chodzi mi o depresjologię tej książki? Depresjologia powstawała 3 lata, tylko że to nie było tak, że ja opisałam przez całe 3 lata. Zaczęłam ją pisać w 2014 roku, niedługo po tym,
Bo nawet w trakcie tego, jak sama wychodziłam z depresji, jak przechodziłam te wszystkie terapie, ja prowadziłam pamiętnik przez dosyć długi czas i zresztą fragmenty pamiętnika są w depresjologii. Ja ją zaczęłam pisać właśnie w tym takim dosyć trudnym momencie. I potem były dosyć duże przerwy, no bo tak jak sama wspominasz, no były po prostu okresy, kiedy ja nie miałam kompletnie na to czasu, więc odkładałam, a potem wracałam do tego i robiłam to dosyć konsekwentnie, bo z racji właśnie tego, że tata dzieciaków mieszka osobno, to dzieci spędzają na przykład jeden tydzień ferii z tatą albo 3 tygodnie wakacji z tatą. I to był ten czas, który ja przeznaczałam na pisanie książki. A potem już w końcowej fazie, kiedy już wiedziałam, że mam pewien deadline, tak, przez wydawnictwo i że muszę na dany dzień książkę oddać, no to już był maraton, tak? To już było właśnie... Od świtu do nocy klepanie. Nie, no nie było takiej możliwości, no bo wiesz, dzieciaki trzeba no zawieźć do szkoły, trzeba zrobić obiad, trzeba ich przywieźć wszystkich ze szkoły, trzeba się nimi zająć, wiesz, rozwiązywać bieżące problemy, których zawsze jest mnóstwo. Więc nie, no to wiesz, jakoś tam w ciągu dnia wyrywałam, nie wiem, ze 2-3 godziny. Potem jak dzieciaki poszły spać, jeszcze godzinę, półtorej, dopóki sama nie padłam. Także no po prostu wtedy, kiedy wykorzystywałam każdą wolną chwilę, ale to już było takie naprawdę maksymalne spięcie, tak? Przez 3 miesiące w zasadzie nic innego nie robiłam w wolnych chwilach, tylko kontynuowałam książkę. A jak trafiłaś na wydawcę? Bo mówisz, że miałaś deadline, czyli wydawca był, znalazłaś wydawcę wcześniej, zanim napisałaś książkę? Nie, ta książka moja już była praktycznie napisana, bo w ogóle historia była taka, że ja chciałam tą depresjologię wydać już dosyć dawno, dużo wcześniej niż Anioły. Bo te anioły to gdzieś tam sobie trzymałam i mówię, no dobra, kiedyś tam powiedzmy sobie je wydam. Natomiast tą depresjologię to byłam taka dosyć zdeterminowana, żeby tą książkę wydać. I ona była już w takiej fazie, że była praktycznie cała napisana. I wtedy poznałam Kasię Domańską, która jest obecnie moją wspaniałą przyjaciółką i w ogóle cudowną kobietą, wspaniałą. I Kasia pracowała i nadal zresztą pracuje jeszcze w Edipress książki. No i wspomniałam właśnie o tym, że mam książkę, taką chciałabym ją wydać, więc Kasia mówi, dobrze, prześlij mi tę książkę, to ja tam zobaczę co i jak. No i Kasia powiedziała, że no, jeżeli bym chciała tą książkę wydać, to niestety, ale powinnam ją całą przepisać. No bo ona tam no, nie jest napisana zgodnie z jakimiś tam standardami, że zbyt emocjonalna jest. No tam generalnie rzecz biorąc, że w zasadzie to przydałoby się książkę przepisać. No i ja wtedy powiedziałam, wiesz co, mówię, to jak ja bym miała ją przepisywać, to ja już ją wolę rozdział po rozdziale na moim blogu publikować za darmo, bo ona ma być taka, a nie inna. Ja po prostu sobie ją... To jest książka, to jest moja droga, i uważam, że w taki sposób chcę ją przekazać, bo ja chcę, żeby to była moja rozmowa z tymi kobietami, które potrzebują tego wsparcia, ale taka rozmowa, jakbym rozmawiała z przyjaciółką, z koleżanką. I ja po prostu się, no, naprawdę byłam zdeterminowana, żeby ona została w taki sposób, a nie w inny wydany. I kiedy usłyszałam, że no nie zostanie tak, to napisałam, no trudno, no to albo ją sama będę publikowała na blogu, albo odłożę ją na później. I wtedy właśnie wydałam Anioły. Wydałam Anioły sama, bo stwierdziłam, że zrobię to na próbę. To znaczy, jeżeli mi się uda wydać Anioły, jeżeli je sprzedam, jeżeli
będę miała jakieś pozytywne odpowiedzi, jeżeli udźwignę w ogóle cały ten proces wydawniczo-marketingowo-sprzedawczy, handlowy, to wydam również depresjologię sama. No ale w międzyczasie jakoś się klimat zmienił, no i dostałam zielone światło właśnie na wydanie depresjologii w takiej formie, w jakiej była, co oczywiście jak już usłyszałam, że jest zgoda, nawet pamiętam, w którym miejscu byłam w samochodzie i zaczęłam wrzeszczeć z radości. Całe szczęście, że byłam w samochodzie, bo mnie przynajmniej nikt nie słyszał. Ale ponieważ ona była pisana przez te 3 lata, można powiedzieć, no, na różnych etapach mojego życia, to musiałam ją ujednolicić trochę językowo, tak? Poza tym chciałam ją jeszcze uporządkować. Pewne rzeczy, które na przykład pisałam później, ale dotyczyły wcześniejszego okresu, przenieść na ten... Ona jest bardzo chronologicznie napisana. I dlatego, ponieważ to był dosyć duży materiał, no to jak dowiedziałam się, że za 3 miesiące ona ma być gotowa, to ja po prostu musiałam usiąść i całą od nowa przeczytać, popoprawiać, poprzestawiać tam to, co jeszcze uważałam, coś dodać, coś ująć, bo były miejsca, gdzie się powtarzały różne rzeczy, bo tak jak mówię, napisałam to na przykład rok później, to już nie pamiętałam, że to było napisane, więc pisałam to po raz kolejny przy innej okazji, więc ona wymagała uporządkowania. No i tak to się stało. A gdybyś miała udzielić kilku rad ludziom, którzy chcą wydać swoją książkę, najpierw napisać, a później wydać swoją książkę, co byś im poradziła? To żeby to zrobić. I żeby się nie zrażali, jeśli dostaną czerwone światło. Żeby się nie zrażali, absolutnie. Żeby po prostu pukali do różnych drzwi i wierzyli w to, że jak nadejdzie czas tej książki, to ona zostanie wydana. Bo powiem ci, że w momencie tym, znaczy wtedy, kiedy pierwszy raz ja podeszłam do wydania tej książki, dostałam odmowę, to oczywiście no, to było dla mnie bardzo przykre i takie, ja to jestem taki buntownik, że ja się gdzieś tam buntuję wtedy w środku i mówię tak, no to ja wam pokażę, ja już ją sobie wydam sama, jak nie, wy mi nie wydacie, to ja ją sama wydam. No ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jak ja spojrzałam potem na ten czas, w którym ona miała być wydana, to ja nie miałabym tego czasu, który miałam potem, nie miałabym tych 3 miesięcy na uporządkowanie tej książki. Więc to było, dobrze się stało, że ona została, że ja w tym momencie jej nie wydawałam, że ja nie dostałam wtedy tego zielonego światła, bo ja bym jej po prostu nie ogarnęła. Także ja wierzę w to, że wszystko dzieje się po coś i na wszystko przychodzi czas, więc jeżeli usłyszysz nie, to okej, to znaczy, że masz jeszcze coś do zrobienia, albo że to nie była wystarczająco dobra oferta, albo to nie był ten moment, albo to nie była ta osoba, albo nie było to miejsce. I po prostu trzeba pukać dalej, tak? Trzeba pukać dalej. Ja też wiem z własnego doświadczenia. Pamiętam, kiedy wysłałam swoją pierwszą propozycję wydawniczą, jeden wydawca definitywnie mi odmówił, powiedział, że ta książka do niczego się nie nadaje. Też oczywiście mi było troszeczkę przykro, bo wiadomo, i jestem tylko człowiekiem i też mówię, jak to się nie nadaje, napisałam taką fajną książkę, notabene teraz bym dużo w niej zmieniła, ale wtedy myślałam, że to jest taka super książka. I inny wydawca wydał mi tą książkę i ten wydawca, który kiedyś tam powiedział, że ta moja książka tak do niczego się nie nadaje, chciał po kilku latach zrobić jej wznowienie. Więc napisał do mnie, że świetna książka, że zrobimy wznowienie no tej książki. Chyba zapomniał nawet, że kiedyś mi odmówił wydania tej książki, ale i też uważam, nie należy się poddawać, pukamy do wszystkich drzwi, poprawiamy ile się da i do przodu. No a mówię, tutaj po prostu to nie był właściwy moment, bo właśnie z tą, że samą moją kochaną Kasią Domańską książka została wydana,
Tylko, że po prostu nie był to dobry czas i miejsce wtedy. Natomiast te parę miesięcy później okazało się, że już jest właściwy klimat, się zrobił i jest dobry moment na to, żeby tą książkę wydać. Także mówię, naprawdę czasami Warto poczekać. Warto poczekać i warto się nie napinać, tak? Bo jak się jakoś tam strasznie spinamy i napinamy, że to właśnie musi być teraz w tym momencie, to czasami nie zauważamy innych opcji, które się pojawiają gdzieś tam. I może w pozdrawiamy niedalekiej Kasię przyszłości. Domańską. Tak, moją kochaną, która w ogóle w tej chwili zajmuje się właśnie wydawaniem książek. Pomaga młodym pisarzom, także bardzo polecam Kasię pod każdym względem. Teraz wszyscy super. Będziemy walić do Kasi. Tak, bardzo proszę, super kobieta, fantastyczna osoba. A Agatko, o której zaczynasz swój dzień? Bo to mnie bardzo ciekawi. Między 5:30 a 6:00. Budzisz się i już jesteś taka zmotywowana, czy tak powoli no co wszystko? Ty? Przecież ja jestem człowiekiem i to jeszcze takim, który za mało śpi, więc nie, tak dobrze to nie jest. Chociaż z wiekiem tego snu potrzebuję coraz więcej niestety, a nie coraz mniej. Ale już znam siebie i wiem dokładnie, czego potrzebuję i ile potrzebuję i staram się być dla siebie dobra, więc jeżeli któregoś dnia nie mogę iść spać, bo ja mam tak, że jak nie pójdę spać przed 23, to potem rada jest już masakra. Jeżeli jest to jeszcze poniedziałek, no to jak cię mogę, to ta 5:36 to wstanę, nie będzie jakiegoś tam strasznego dramatu. Ale jeżeli pójdę po 23 spać 2-3 dni z rzędu, to jak już mamy środę albo czwartek, to jak się budzę, to zaczynam kombinować, może nie puścić dzisiaj dzieci do szkoły, albo co by było, jakby Ada się spóźniła dzisiaj trochę do szkoły. Także już zaczynam kombinować, to znaczy, że jestem bardzo, bardzo zmęczona. No i jak przychodzi piątek i budzi, ten dzwonik budzi, dzwoni po raz piąty w tym tygodniu, tam się sobie, Boże, jak to dobrze, że dzisiaj piątek, wytrzymam ten jeszcze jeden dzień, a w sobotę będę spała, co oczywiście jest bzdurą, bo Krystian się budzi o 6:00 bez względu na to, czy idzie do szkoły, czy nie idzie, tyle tylko, że jak on w sobotę czy w niedzielę się budzi o 6:00, to ja mu włączam bajkę, przytulam się do niego i jeszcze sobie godzinkę dosypiam, także to po prostu nie muszę się zrywać wtedy tak wcześnie. No tak fajnie jest się przytulić i... Ojej, uwielbiam to. No, prawda. Chyba każda mama tak uwielbia, tylko najgorsze jest to, jak już się tak przytuli, człowiek odpłynie w ten sen i za chwilę jest mamo. No tak, no wiem, ale to już jest takie, tak Ada przychodzi, mamo, chcę pić, ja mówię, to sobie weź. Naprawdę jestem wredna, ale chyba moje dzieci są przynajmniej samodzielne. Naprawdę. I bardzo dobrze, trzeba samodzielności uczyć od początku. Słuchaj, i tak na blogu pięknie piszesz o tych swoich emocjach, o macierzyństwie, miłości. Czym jest właśnie dla ciebie ta miłość macierzyńska? O, żeż ty, ale mi pytanie zadałaś. Ja wiem, czym ona jest. To wszystkim. Jest codzienność, wiesz, to jest codzienność, to jest... Ale tak, wiesz co, jakbym miała na to zdefiniować, to myślę jest... to jest pewnego rodzaju umiejętność, poza tam takimi emocjami, prawda, bo myślę, że no, większość matek kocha swoje dzieci jednak, ale to jest taka umiejętność pozwolenia dziecku, żeby odkrywało siebie i popełniało błędy. To jest tak trudne, jak o tym pomyślisz, bo większość z nas chce uchronić te swoje dzieciaki przed różnymi błędami, wpadkami, rozczarowaniami, spóźnieniami do szkoły, nieodrobionymi lekcjami, złymi wyborami w życiu.
że my właśnie zaczynamy te dzieciaki programować według własnej wizji tego dziecka. I to jest początek nieszczęścia tego dzieciaka biednego, który nie ma przestrzeni na to, żeby odkryć swoje własne talenty, swoje potrzeby, swój rytm dnia, swoje pasje, swoje słabości również, bo nasza kultura nie zezwala na słabości ani u dzieci, ani u dorosłych. Więc jakby brak umiejętności rysowania jest na przykład uznawany za słabość i to dziecko trzeba wysłać na dodatkowe lekcje, żeby ono się nauczyło rysować. A najfajniejszą rzeczą jest takie, wiesz, kroczenie obok tego dziecka, ale tak, ja mówię, wystarczająco dużej odległości, żeby ono mogło rozwinąć skrzydła i nauczyć się latać, ale wystarczająco blisko, żeby w razie czego złapać. I to chyba na tym ta miłość polega, tak? Właśnie, żeby być gdzieś tam obok, a niekoniecznie siedzieć na tym dzieciaku cały czas. Powiedziałaś też, kiedyś żyłam w cudzej bajce, która uniemożliwiała mi bycie sobą. A czy teraz jesteś sobą i czy możesz o sobie powiedzieć: tak, ja, Agata, jestem szczęśliwą kobietą. Tak, ja, Agata, jestem szczęśliwą kobietą. I brawo, brawo. Bo jestem sobą, bo no jestem jesteś sobą. Tak. I żyjesz w swojej bajce. Tak, bo jak coś mnie uwiera, to się zastanawiam nad tym, dlaczego mnie uwiera, a nie udaje, że mnie nie uwiera. I prawidłowo. Agato, serdecznie Ci dziękuję za wspaniałą, inspirującą rozmowę. I moich słuchaczy zapraszam do kolejnego odcinka. Dziękuję Ci bardzo. Ja też bardzo Ci dziękuję i dziękuję wszystkim słuchaczom. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej rozmowy. Zapraszam Was do subskrybowania i komentowania. Linki pomocnicze do tego podcastu znajdziecie na stronie gabrielagarkas.pl/takajaktypodcast. Udostępnij w mediach społecznościowych. Chciałabym również zaprosić Was do przeczytania opowiadania pod tytułem Będę na Ciebie czekać, które możecie ściągnąć z mojej strony gabrielagarkas.pl/będę na Ciebie czekać. W przedsprzedaży pojawiła się także moja najnowsza książka Minione chwile, dostępne na stronie empik.pl. Do usłyszenia w następnym odcinku.